Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest pan Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otrzymałem już grę, ponieważ przygotowuję się do wielkiej wojny z Moskwą. Dokładnie, jedną skończyliśmy, czas zacząć drugą. Prosisz o armię, tak? Zakładam. Jedną widzę, już masz tu w Moskwie, druga jest tutaj. Aha, wiem, jak ci przetransportuję armię. Nie ma problemu, panie Niedźwiedziu. Dobra, to ja już tutaj będę wydał wojnę, tylko sobie przeteleportuję magicznie generała. Wiesz co, ta armia to tak za rok do ciebie przyjdzie, wiesz. O. Zawołam naszych sojuszników do tej wojny, żeby tam wygrać, prawda? Pamiętaj, że jesteśmy już w jednym offensive war, to wiesz, tam oni czasami różnie reagują na takie zapowiedzi szumne. Masz jeszcze jedną armię, wiesz co, no poczekam mimo wszystko z tym wypowiedzeniem wojny na jeszcze jedną armię, nie? Pamiętaj, że my nad Moskwą nie mamy przewagi teku. Ale mamy Ottomanów i Commonwealtha, który właśnie idzie nam pomóc. No jak uważasz? No, myślę, że Ottomani stwierdzą, że jednak wystarczy. Z Hanzą walczymy, wyobrażasz sobie? I z Liwonią? Ojej. I z Norwegią? Ojej, ojej, to koniec. Jesteśmy zgubieni. Chcesz to weź sobie tą jedną chińską armię tak na moje, wiesz? Sprawdzę, czy tam są jeszcze jakieś bunty. Ta, weź tą chińską armię. Ty patrz, oni byli gotowi na nasz atak. 35 tysięcy żołnierzy skądś mają. Podsyłam ci tą chińską armię. Dobra. Uważaj, żeby jej nie przechwyciła ta 35. Właśnie chyba się wycofam tym 26 gdzieś tam. Spróbuj ich przechwycić, dopiero potem wejść, nie? No, daj Wiedwizie, że pływa gdzieś. Czy teoretycznie ta wojna już jest wygrana w momencie, kiedy Ottomani do niej dołączyli? Też prawda. Pum, 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 purururu. No nie wiem. A, uciekaj, generale, uciekaj. Nie walcz tutaj, nie chcemy cię stracić. Czy w sumie na to nie ma generała, matko bosko. Tutaj potrzebny jest generał. Uciekniecie, nie uciekniecie. Kiedy wy tutaj dojdziecie? Aha, gówno. Próbowali mnie złapać, frajerzy. Nie wyszło im. Idzie ta armia? Niska? Wysłałem ci ją. Tam sobie ją operuj nią. Jo! Zmasakrowałem jakąś armię. W ogóle możemy jeszcze innego lidera zatrudnić, to my zatrudnijmy go. Czy jak uważasz? Jak wypowiedzieliśmy wojnę Moskwie, to dlatego w dużej mierze. Czy może ideę mamy jakąś jeszcze tutaj do wzięcia, coś? Nie, mamy już wszystko wymaksowane. No to biorę ideę, lidera tego. Dzień dobry. No, taki średni bym powiedział. Tak średnio byś powiedział? No, może chociaż dwugwiazdkowy jest. Nie, jednogwiazdkowy dalej. Tam spójrz na naszą kolonię, czy przypadkiem tam bunty nie wybuchają, bo czasem komunikatu nie dostaje, nie? Jasne, łapie. Coś mi nie gra. Coś. Trzy kolonie mieliśmy? I co, i przychód taki mały? Nie, poczekaj, coś mi nie grało. My to kolonizujemy? A, tak wy to robicie, dobre. Wiesz co, nasze kolonie zaczęły kolonizować. A to dobrze. No, Kalifornia zaczęła kolonizować, w końcu. Halo, wygram, nie wygram, wygrałem, dobra. Fartem, bo fartem, ale jednak. Masz lidera dostępnego drugiego, jak chcesz. No mam dwóch już tutaj u siebie. I trzecia armia widzę idzie, więc dam ją na tę armię, niech... Wpłyną ci do Pekinu. Za chwilkę wpłynę, tak za pewnie parę miesięcy, no bo muszę cały Pacyfik przepłynąć jeszcze. No ja tutaj trzy armie rozmieściłem na trzech fortach w sumie. Czyli dwie armie na dwóch fortach. Potrzebujemy pieniędzy w czasie wojny? Potrzebujemy, nie? No przyda się, bo to wiesz, potem coś się może stać dziwnego, nie wiem, wypowie nam wojnę jakaś Persja nagle z dupy i... Madżapahit. Dum. O, idea, nie bierz technologii, nie. O. Nie. Przyda nam się. A, Niedźwiedziu, my już jesteśmy tym, ja już sobie przypomniałem. My jesteśmy jeszcze, pamiętaj, teraz jesteśmy monarchią despotyczną. Tak. 5 plus 5 dyscypliny. Mhm. A właśnie, a czy nie mamy teraz policji jakiegoś fajnego, ciekawego do wzięcia? Już patrzę. A sprawdź tam, bo ja tutaj prowadzę wojnę. Prowadź. Są same chujowe. No. Jeden mamy tylko, żeby mieć większy settler chance, ale to nas chyba specjalnie nie interesuje. Kto chce wycofać się z wojny? Liwonia? Liwonia, pogadam z nią. Liwoniu, co ty chcesz od nas? Odrzuciłem ich na razie. Sue for peace. Może chcesz powiększyć Commonwealtha, naszego sojusznika? Nie. No, jak chce, nie chce? No to niech Commonwealtha powiększy, daj nam War Reps i niech spierdala. War Reps, Commonwealtha nie chce powiększyć, bo to zabranie czegokolwiek. A Commonwealth będzie zadowolony z takiego pizdila? Nic nie ma napisane tutaj o Commonwealthie, o jego zdenerwowaniu. Nikt się nie denerwuje. Po prostu War Reps nam da. Ewentualnie... Nie, no jeszcze hajsy ci na pewno da. No, tak, trochę hajsy. No bo chciał dać to w pizdilu. Polska się nie pogniewa, chociaż Polska nas też jebnęła w jednej wojnie, to można ich srać. Chociaż zresztą... to...
Mam bardziej na Otomanach zależy niż na Polsce, nie? Jeszcze się klejmą. Właśnie, bo też tam to pisaliście na grupach. Nie wiem, czy znacie, ale nie wiem, czy wiecie, ale jest historycznie wychodzi, że Selim Uci, dynastia Uci, jak zwykle oczywiście, jest na tronie sułtańskim w Konstantynopolu. Oni odrzucili mojego deala, którego mieli zaakceptować. To jest w ogóle imperialiści. Spróbuj im jeszcze raz zaproponować to. No jeszcze tam z nimi pogadaj, bo tutaj widzę, muszę armię spuścisnąć jedną. No już z nimi rozmawiam. Warto rozmawiać. Tak, dokładnie. Stepowe armie Rosjan tutaj maszerują na nas. Ja nie rozumiem w ogóle ich imperializmu. To co to ma być w ogóle? Śmierdzi jakiś. Wszyscy są zadowoleni. Umarł nam trader. Spoko, już coś podmienię. A tam wziąłeś, mam nadzieję, tam rzeczenie się claimów i tak dalej? Nie. No czemu? Prestiż byśmy mieli. Nie chcieli chyba. Nawet nie zastanawiałem się nad tym specjalnie. Po prostu wziąłem, co było dostępne. W ogóle ja ostatnio miałem taką żenującą sprawę u mnie na solo serii, nie? No. Tam się ktoś zapytał, dlaczego nie anulowałeś korów? Ja mówię, a była tam opcja anulowania korów? A ja zapomniałem, że przecież tutaj kurwa jest ta oddzielna zakładka do tego. W ogóle ja tak, no. Tak dawno jakiekolwiek kory anulowałem, że w ogóle zapomniałem o tej zakładce. Właśnie, gdzieś choć musimy powiedzieć, bo zapomnieliśmy o tych kilku rzeczach, bo to pisali w komentarzach dopiero ludzie. Tak, Szun przestał być naszym protektoratem, bo się zwesternizował, nie zwróciliśmy na to uwagi. I w Otomanach jest nasza dynastia, też na to nie zwróciliśmy uwagi. No. W sumie, fajnie byłoby mieć Unię z tymi Otomanami, no ale wiadomo. Widzę, że ty konsekwentnie oblegasz same forty, tak? Tak. Atakują cię, wiesz o tym? To nie, to ich atakuje i wbijam się w nich. Że chciałem się w nich wbić, a się armię zatrzymała, nie wiem dlaczego. No to ja wysłałem w porę, wiesz? No to dobrze. Spojrzałem, co tam się właśnie wyczynia. Nie, zostaw tą jedynkę, bo ci znowu zaraz podzielą te jedynki. Dobra, wysłałem tam. Chciałem taką partyzantkę chciałem taką zrobić, wiesz? Dobra. Jaki możemy opowiedzieć troszeczkę o naszym planie na tę wojnę, co, panie niedźwiedziu? Tak, Kazachstan. Twoim... Kazak. Jest taki kraik, tutaj się zaczyna ten kraj Kazak. O, tutaj. I jak patrzyliśmy, te Kazachy, generalnie jest ich tutaj całkiem sporo, więc sobie stworzymy tutaj wasala i go nakarmimy. Am. Dokładnie tak. Jak tam forty? Internal conflicts. Już 1730, no nieźle. Leci ten czas, co? Dobra, poziom, że nawet zapierdala. Moskwo. Aż ta Holandia, wrzut na dupie. Jeszcze jedyną prowincję, którą mi zabrali w pierdolonej Alasce, to jest ze złotem. O. No, kutasiarze. Sprawdzę, ile zabranie wszystkich korów Kazaka będzie kosztować, nie? No, może być sporo. Nic nie atakuj ani nie ideuj, nie? Wiesz, o co chodzi? W sumie spojrzę na... Bo oni tam mają kulturę Kazak, tak? Chyba? Też mają. To ja spojrzę na grupę kulturową, gdzie łatwiej mi to pisować. Znaczy nie jestem pewien, to upewnij się. Tak, wiesz? Jest Kazak. Czyli to wszystko jest Kazak. To jest Kazak i to jest Kazak. Twoja mama jest Kazak, wszystko jest Kazak. Co? W pizdę dostaliśmy? O kurwa, Hanza przypłynęła ze statkami. Co? Ścisnęła nas? No! Ja nie mam floty tutaj. Halo, flota! Zaraz moja handlówka w łeb dostanie. Stary, no, Hanza przypłynęła z 50 statkami. Tak bez śmiania. I się dropują nam na wyspach japońskich. Dobra, w porę wszedłem. To jest Kazak, to... Ciężko mi ogarnąć, co jest... Ej, nie, kurde, ty, Hanza tak, no bez śmiania, z dobrą flotą wpłynęła. My dostaniemy strasznie dużo statków w dupę. Masa ciężkich nam zatonie, ale, że tak powiem... Ubijemy ją u samego wybrzeża. Takie odnoszę wrażenie, że nam się to uda. Mają w chuj lepsze morale od nas. No może. Narim. Narim to złoto było, nie? Nie pamiętam. Ja się zajmuję teraz bitwą morską, wybacz. Luzik. O kurwa, ale dostaliśmy w łeb, stary. Ale tak na oko ten Kazak próbuje rozebrać, on tak kurwa ciężko. No może nie rób na oko, tylko spauzuj i się zastanów, co ty na to? Co o tym myślisz? Bo to jest takie trudne, bo wiesz, bo jak... Wiesz co, chętnie możemy spauzować, bo ja tak muszę, tak powiem, flotę trochę podzielić, wiesz? No nie, bo no, 50 wszystko... naszych statków handlowych zostało zatopionych właśnie. Wszystko to jest Kazak niby, tak? To jest Kazak? A to i tak trzeba będzie zabrać, żeby się połączyć z tym Kazakiem. Dobra, no to co ja tam stworzyłem będzie sensowne, ale najpierw trzeba ich zmusić do tego, czyli 95% warscore. Troszkę będę musiał wydać pieniędzy, poczekaj. No luzik, no to ja idę ich zmasakrować gdzieś w jednej prowincji. Tam widzę, oblegają mój fort, który im zdobyłem, po prawdzie, ale mój. No stary, 10 ciężkich statków poszło na 9 ciężkich statków poszło na dno, około 40 czy 50 handlowych i jeden transportowy. Śmiał się sam. Kurde, nie no stary, przypłynę i wiesz, wielką flotą. Nie bierz tej idei. Nie, nic nie robię, mówiłem ci już o tym. No, tak tylko upewniam się, nie, bo to wiesz. Czy ta idea tak nam się przyda później z tym wasalem? Co tak Moskwa jest biedna już, że tak dostaje w łeb? Mhm. Jezus, mamy 120% dyscypliny. Działa w pierwszej linii, super, kurwa. No mówię u nich, nie? A nasz manpower widzę, że bardzo mocno drgnął. Tak, tak. Zwiększył się od początku wojny, bo mieliśmy 173. To prawda. Oni rodzą się na tej wojnie. Stary, dostaliśmy tak po łbie, że ło.
Oni są jak orkowie z Warhammera. Oni jak wiesz, jak grzyby się tak. Nie, to no, w Warhammerze 40 tysięcy, nie? Tak. Chyba zresztą w fantazji też się tak robią, nie? A nie wiem, nie znam w ogóle tego świata, tylko słyszałem. Jak o tym słyszałem, to się śmiałem. Nie, orkowie tak, a wiesz co jest u nich walutą? A? Zęby. O matko boska. Bo oni się biją i wybijają sobie zęby, i bo im odrastają zęby przez całe życie. O matko boska. No, to jest najlepsza kurwa rasa ever, jaka powstała. To jest taka troll rasa trochę. No, taka zabawna rasa właśnie. A śmieszna. Jedna Moskwa. Ten peace deal, który tutaj przygotowałem, to będzie dla nich naprawdę bolesne. Ale Anglicy, stary, weszli hardo z koloniami. Czy Louisiana jeszcze? Jest 123% overextension, ale tworzymy wasala od razu z miejsca. A możemy stworzyć wasala, jeśli ten? Możemy? Tak. Jesteś pewien? Na 1000%. Na 1000%? Na milion, to już robiłem tyle razy, że... Okej. Gdyby nie ta opcja, to nigdy bym nic nie osiągnął w Europie. A co, kiedykolwiek coś osiągnąłeś? Boom! No, ottomani chodzą, masakrują. Co? Kolejna nasza flota dostała w dup? O Jezus Maria, od jakiegoś schujałego dajwietu, ja pierniczę. A Jezus Maria, ale was zabije, ja pierdzielę, co za kutasiarze. Dajwiet chodzi z takimi swoimi 20 chujowymi statkami i po prostu ganiają mi moją flotę małą taką. Ty, w ogóle kultura kastylijska jest akceptowana w Japanese Mexico. Nasza... Aha, nie mamy hajsu, bo nie handlujemy. No tak, to jest dosyć oczywiste, nie? Chyba tak. Beijing. Dobra, już wróciłem do handlowania. W tej Moskwie, ale... No. Co byś rzucił? Humiliate, ten wiesz. Oj, to było dobre, to jest 40 punktów. Ale w ogóle kogo mamy jeszcze na rywalu? No Hiszpanię, Portugalię, Moskwę. No to żeśmy wybrali tych dwóch pozostałych, ci powiem. No czemu? W tamtym momencie, jak wybraliśmy, to byli najbliżej nas najwięksi rywale. Niby ta, no ale teraz nie mamy komu Humiliate'a rzucić, no bo tej Moskwy jak rzucę, to 60% stałe i nic nie zrobisz. Szkoda. Portugalii tak, łatwo można to zrobić. No, powodzenia. Bierzesz statki, wpływasz i już. Dobra, Hanzo. Hanzo. Weź Hanzę wypisuj, kurwa, jakby się dało ją wypisować, to by było bosko. Skurczybyki są irytujące. Ona wierzy, że to wygra. No bo nawet nie zajęliśmy żadnej prowincji, nie? W czasie wojny. Więc co, no uważaj, żeby te Otomany i te inni się nie powycofywali, nie? No nie, no oni przekazali nam okupację tego wszystkiego. A, okej, słusznie z ich strony, swoją drogą. Call for peace już? A nie, bo to w drugiej wojnie. Serio? Mamy dwie wojny, bo tam jeszcze... Nie pierdolisz tę drugą wojnę, biorę pieniądze i spierdalam, co? No. Łapka w dół i spierdalam. Nie, to jest moskiewska wojna. Moskiewska ma tak. Call for Peace? To moskiewska ma Call for Peace, bo mamy Wargol. Mamy Wargol i stolicę niby. I stolica. Dobra, stara się tego Call for Peace'a na razie. I tak nie mamy Warg zaszczyt. Chwila, mamy już na trzy. Ale zaczęli rekrutować żołnierzy. Moskwa? No patrzę, ty desperaci, wszędzie. Nie patrzę nawet tam. A, faktycznie. Jezus, jak buguje mi się ten panel, co chwilę mi się pokazuje, co się dzieje. Ała. Mhm. Nie wiem, co się dzieje, panie niedźwiedziu. Widzę, że rozbijasz im 2000 żołnierzy. Gratuluję. O, trzeba. Kiedyś. Jakoś trzeba, nie? Gdzie oni jeszcze mają jakiś fort, że oni mają tyle tego warscora jeszcze? Myślą, że wygrają. Beijing. No wiesz, też dlatego, że ich sojusznicy nie są pookupowani. I mają wszystkie swoje forty. No to się wszystko składa, nie? No dobra. To może tak. Moja armio. Co tutaj się dzieje w ogóle? Co to za event? Spauzuj sobie dukatów. I zobacz, bo olewasz wojnę przez to. 600 dukatów już. Co 600 dukatów wydamy? No. Na co? Na 10 prestiżu. A jak nie wydamy, to co? 25 w dół administer pointów. No to wydamy. Mówisz hajs? No jasne. No dobra. Jak tam wolisz? 100 prestiżu, mordo. No, czy nam to robi? No, tak, global trade power 13%, better relations over time. A jakbyś teraz spisował, to mamy aggressive relation impact o 10% mniejszy, wiesz o tym? Gdybyś teraz wypisował, w tym miesiącu. No. Mamy o 10% mniejszy aggressive expansion ze wszystkiego, co zrobimy. Co o tym myślisz? Mogę spisować. No to rzuć okiem, co? Ile możesz zabrać, nie? To biorę już, to mam zaznaczone. Bo będzie mieli malutki, będzie no 10% mniejszy aggressive expansion, to sporo. Już spisowałem. Już? Tak. Okej. Okay. Otrzymaj i od razu zatrzymaj, jak tylko się skończy ten pis. I zatrzymaj. O kurwysze, coś ty teraz zrobił. Teraz musimy stworzyć wasala. Serio, kurwa, Uzbekom zabrałeś prowincję jeszcze. Nie możemy pisować, kiedy jesteśmy w stanie... Nie mogę tworzyć, kiedy jestem w stanie wojny, więc spisujmy z tymi drugimi. Już pisuję coś, zabiorę tylko i... Nie, te debile nie chcą nic dać. Dobra, chuj wam w dupę. White Peace'a biorę. Dobra. Go? Bierz. Teraz pytanie, co ja stworzyłem? Bo ja tak brałem trochę na oko, starałem się to wszystko... 102 overextension.
Okej, gdzie no właśnie to? Widzę, żeś wziął na oko, bo Uzbeków żeś pobrał. Też. Jak to się nazywał Kazak? 18 prowincji Kazak ma. Stwórz go. A co no, jeszcze możemy zrobić? No, to tyle. No i możemy korować. To, co tam stało, czyli 16%, to jest kilka tych punkcików raptem, wiesz? To ta to pokoruje. Po 19. No to skoruj. Wziąłem to tak, żeby tam przy okazji... To biorę ideę. Aha. Już korowane jest wszystko, więc... Korowane to biorę też administracyjną. Dobra? Tak, już wszystko zrobione. O, następną musimy wziąć administracyjną, ojeju. Oho, mam ojeju, ideę. Widzisz co tam będzie? Co, gdzie, co, jak? Zobacz sobie, measuring the world, co jest następne. Łomatko. Musimy wziąć. Łomatko. Jezu, kolejna technologia, dobra, nie otwieramy grupy ideowej jeszcze kolejnej. W końcu, administrate efficiency plus 20%. Hm. Dobra, odstartuj to. No, odstartuję. Dobra, mamy dużego wasala. Pytanie to teraz. Ma jakieś kory, kurwa? No jeszcze ma trochę korów w Moskwie, ty mu nie oddajesz wszystkiego. No bo mówiłem, że na oko. Halo, skraszowało mi grę chyba. Żartujesz. No serio, tak teraz widzę, że Europa Universalis przestała działać. No niepotrzebnie, no to widzimy się już za mną. Okej, moi drodzy, słuchajcie, drobny problem techniczny mieliśmy tutaj u niedźwiedzia, wykraszowało, ale już jesteśmy z wami z powrotem. No i to co, lecimy, panie niedźwiedziu, co? Tak, lecimy, nie wiem, szukam przeciwnika, Oirat. Mogę powiedzieć troszeczkę o moim planie? O, Portugalia tak. Już nas nie uznaje za rywala. Co tu się zadziało? Bo jest wczytywanie gry, najlepsza rzecz na świecie. Lagi. Ty, nie możemy ustawić żadnego rywala, ty wyobrażasz to sobie? Portugalia? Za dobrzy jesteśmy. Nie, Portugalia nas nie uznaje za rywala, ale my ją uznajemy cały czas. Możemy nową Portugalia... Możemy, ale nie brałbym na razie, bo najbliżej nam do administracyjnej obecnie, której nie chcemy specjalnie brać. Wiem, tylko tam, a sobie my się tak... Możemy? Nie, możemy w sumie. A może tak Naval Ideas? A ja wiem, czy ja chcę ten Naval. Przestałbyś narzekać, że tam dostajesz po dupce. A ja wiem. Z flotą jest tak, że jak masz dużo większą, to i tak zawsze zwykle wygrywasz. No w sumie rację. Jan, tak jeszcze tutaj koncept, ja nie opowiadałem jeszcze, tobie niedźwiedzie mówiłem, tylko widzę, nie mówiłem. Planuję zrobić troszeczkę statków i, że tak powiem, wysłać ich jako piratów do Malaki. Bo Malaka, zobaczcie, moi drodzy, jest bardzo bogatym trade nodem. Siedzi tu aż 20, trade value w tym nodzie jest aż 20, więc możemy tutaj się wjebać i troszeczkę pokraść, jako privateerzy. O, jakiś bunt. Gdzie? Kiedy? A, to u... A, u Wasala chyba, tak? To pójdę tam, mu zmasakruję. Pomóż, weź tam rzuć okiem. A, dam ci generała, od razu ci włożę. Najmocniejszego ci dam. Ten nasz Meksyko, kurwa, taki kolos 7 tysięcy żołnierzy, gratki, mordo. Ogólnie... O! Commonwealth Imperialism na Mecklenburg wypowiedział. Ogólnie nie wydawaj teraz żadnych punktów administracyjnych. Na razie. No warto, wiem. Bo chcę zrobić tą ideę, to następnego teka trzeba zrobić. Tak. Coś ty zrobił z tymi armiami, niedźwiedź, jak masz taką armię, to zrób coś takiego, że z shiftem puszczasz jedną armię naokoło, wiesz? Ale po co, jak my w ogóle nie tracimy w ogóle? Nie chodzi o to, że manpower nas boli, tylko chodzi o to, że koszt reinforcementu jest duży wtedy, wiesz? I tracimy z 2-3 dukaty w miesiącu tak za darmo po prostu. Że tak, w momencie, jak jesteśmy takim dużym krajem, to już na nic nie patrzę. Ja tak patrzę tylko, że... No jak uważasz, ja zwykłem patrzeć. Ogólnie tak patrzę, gdzie poza tym, wiesz, to tak może pierdoła, ale ja wychodzę z takiego założenia, że wiesz, że jakby im częściej patrzysz na takie rzeczy, to jakby wyrabiasz sobie bardzo dobre nawyki, nie? Nawet jak grasz po tym małym kraju, na takie rzeczy musisz patrzeć. Tylko mamy władcę, czy niezły władca, niech zostanie dowódcą. Najwyżej umrze. No, nasz następca jest fajny. Ottoman z Iue. Czekaj. Gdybyśmy z Iue mieli Royal Merit, czy moglibyśmy im przejąć tron? Musieliby mieć weak claim. A nie, bo przede wszystkim to musimy mieć... Ich wiara nie pozwala mieć personal unionów i nasza zresztą też. Więc temat personal unionów jest zamknięty. Czy Iue ma dużo lepszą technologię od nas, a czy my mamy od nich lepszą? 22 mają militarną, my mamy 23, jesteśmy przy 24. Mamy dwie grupy ideowe do napierdalania się, oni mają quantity tylko otwarte i defensive mają, czyli attrition nas tylko boli. Mają national manpower modifier, manpower recovery. A, infantry combat ability też mają 10%. No to mamy 20, jeśli się nie mylę, i mamy 20 więcej dyscypliny niż oni. Generalnie myślę, że może być wieb z nich. Wiesz co jeszcze, niedźwiedziu, jedna rzecz mnie naszła teraz? To też jest strasznie taka late game'owa mechanika. Ale jesteśmy dosyć silni i tak mi to przyszło do głowy, no, że moglibyśmy się pobawić w client state. Że stworzysz własny ten. No, i to jest bardzo dobra rzecz, wiesz, bo nimi możesz bardzo fajnie zdobywać świat client state'ami. Nie wiem, jak chcesz. Ja tu teraz jestem zajęty masakrowacją Iue. Spoko, zablokowałem tylko im flotę na razie, wiesz? Dobra. Sobie statki robię, bo chcę iść, że tak powiem, jako korsarz popływać troszkę. To oni ci tam nie zmasakrują tego? Nie. Mają 36, mają więcej tych statków. No i co z tego, że mają więcej?
Trzeba się zastanowić nad tym, co składa się na te statki, a nie czy jest ich więcej. No. O matko, a co to za event zły? Dzień dobry, matko, zatrzymajmy. Tracimy Administrate Power 85 albo dostajemy Local Unrest. Wy. O, w sumie w dwóch prowincjach. Tak, w dwóch prowincjach tylko to. Myślałem, że w całym kraju Local Unrest. No, widzę, że dosyć wolno idzie ci zdobywanie ich fortów. To jest ostatnia ziemia Oiratu? Ostatni zajazd na Litwie, stary. Ogólnie wezwałem Yue jako osobnego w tej wojnie, więc możemy od Yue pisować za full. Pisuj. W sumie aż wbi... Chociaż nie, mają 10 tysięcy więcej. O, mam jakieś bunty, patrzyłeś gdzie? W Czułe coś tam, coś. Ja wiem tam. Gdzie to jest chyba, wiesz, ale to jest tam, gdzie zabrałeś te prowincje, które korujemy teraz. Możesz podesłać tam jak o matkę. Sam patrzę na coś zupełnie innego, jakbyś mógł się tym zająć, to bym był dźwięczny. Dźwięczny byłbyś, no to może tak. Poczekaj mi sekundę. Ta armia tutaj pójdzie, a ta armia niech idzie. Weź porozdzielaj rozkazy, bo ja sobie w tym czasie zrobię coś innego, dobrze? Rozdzielam. Tak. W ten sposób wy tutaj zmasakrować, wy tutaj. Dałeś rozkazy tam, żebyś ponapierdalać tam tych? Tak, oni tam idą, trochę kawałek drogi mają, ale dojdą. Dobra, sztos. Dobra, moja armia, wspaniała armio, pomóż mi zmasakrować żołnierzy w Wulingu. Robią złe rzeczy, niedobre rzeczy. Dobra, armio, wspaniała armio, wbij się w nich i zmasakruj. No, dzień dobry. Mam minusy, dzień dobry, dwukrotną przewagę liczebną i 20% dyscypliny więcej. Wasza armia jest w rozsypce. Do widzenia. Bom, ba, ba, bom. Bom, ba, ba, bom. A teraz forty. No, brakuje mi jeszcze jednej armii operacyjnej. Możemy zaraz pomyśleć. Tylko chciałbym flotę troszeczkę porobić sobie, wiesz? Jeżeli ci to nie robi problemu. Luzik, luk, luk. A nie, ty lutujesz teraz. A, lutujesz. Changsha. Chcę zobaczyć, jak będzie wyglądało nasze piractwo, wiesz? Bo wysłałem do Malaki piratów i chcę zobaczyć, jak oni będą działać. Czarnobrody japoński. Żeś wiedział. Oj, niedługo nam Ortodox Zilot wybuchną w Wachu. Bo tam nawracam. O, Hiszpania imperialista. Widziałeś to? Co zrobiła? Podjęła wojnę jakimś plemieną. Nie, wypowiada. Tracimy 50 Diplomatic Powera za event. O, mamy... Dobra. A nie mogłeś tam pieniędzy stracić w tym Poor Harvest? Nie, tylko ta opcja była. 50 Diplomatic Powera w dół. 3. A jeden statek nas kosztuje obecnie ile? 0,8. No pięknie się opłaca to kradzież piracka. Militarkę ci wkładam. Dobrze. Komatuj wciskoczy. Ja mam to tak w chuj drogie, że dać spokój. No możemy zbudować kilka. Pytanie, ile jest ich potrzeba. Oj, raty ci się zaraz odbiją, stary. Widzę, to takie smutne jest. A. Chcesz tam ich pomęczyć? Nie mam ochoty. Szczerze powiem, zajmuję się czymś zupełnie innym. Dobra. Że tak, zostawmy tutaj 1000, wy wbijcie się w tych kolesi. O, kazak tutaj masakruje resztę. No nieźle. Dum, du, du, dum, du, du. O, wygrałem jakiś fort, fajnie. Czterdzieści tysięcy armii Yue. Smutne Yue, moje Yue. Czy możemy? Możemy, bierę. Co? O, tak, dobrze, żeś to wziął. Tylko za szybko nie pisuj teraz, nie? No tak, teraz sobie poczekam, pookupuję ich. Wachy nawrócone. Dlaczego moje armie takie kółeczko zrobiły? No cóż, wybacz, Ojotajo, że cię tak zostawiłem w tej bitwie, no ale no. Moje armie nie ogarnęły moich rozkazów zaawansowanych. Jak tam buntownicy, zmasakrowaliście ich? Widzę, macie problemy. Idźcie tam, do tego kazaka. O, a to gdzie? No. Na północy. Tu też mieliśmy? Zaraz to. Zaraz ich tam podeślę. No, ogarnij to. Ja się w piratów bawię obecnie, wiesz? Dobrze. Ale to całkiem sprawnie działa, wiesz, ci piraci. Ignaco Brody. Pomyśl, że jesteśmy na trzech prowincjach, na trzech koloniach, a i tak mamy cały czas 20... Minang? Ojej, tutaj. A ja tu nie mam żadnych statków. I prędko mieć nie będę. Bardzo niedobrze. Wiem, co trzeba zrobić. Dostajemy po pupce od tych buntowników. Tak? Tu niepotrzebnie tak. Zupełnie. No właśnie. Kurwa mać, już się przestraszyłem, poczekaj sekundę. Byś skasował całą flotę, to byłby GG. Chciałem. Jak zniszczyć swój kraj jednym kliknięciem?
Boję się, że jak to zrobię teraz, to mi tutaj zaatakują, więc... Wyprzypuńcie to. Dobra. Dobra, fort odbity. Dalej, gdzie wy idziecie? Zmasakrujcie tych ojratów, błagam was. Dziękuję. Wygracie? Wygracie, dobrze. To wy idźcie tutaj na południe teraz. Ogarniasz tam tych buntowników, co tam byli na północy? Ogarniam, ale widzę, że iłeś ośmieliło mnie wbić. To mnie troszeczkę jakiś z Hugary wybuchnął w Urzarze za półtorej roku. Kim oni są? Nie wiem. Kimś. Skorowaliśmy coś. Serio? Myślicie, że dacie sobie z tym radę? Wygrałem, lol. Myślałem, że przegram bitwę, a wygrałem. To niespotykane. Mówisz, że chciałbyś jeszcze jedną armię mieć? No nie wiem, zależy od naszego przychodu. Z Australii ci zaraz przyślę, wiesz? Na dwa razy, ale ci przyślę. Na razie tam mamy problem z buntownikami, z tego co widzę. Próbowali się uratować, ale nie wyszło im. Ciekawe. Ucieczka przed Moskwą nie dała rady. Oto ojotaja imperialistyczna. Dlaczego tutaj w ogóle w samym środku mają terytorium? Co to ma być? To bo zaanektowali Changsheng tam, wiesz? To frajerzy. Zniszczyj. Biedne Yue, bez morali. Squishujesz ich? Nie. No, mogę spróbować ich teraz gonić. Dokąd oni uciekają? No, dokąd? Do Jian. Gdzie są piraci? Gdzie jest Jian? Jian. Gdzie oni uciekają? Jest jakaś prowincja na północy? A to gdzie? Kurwa, w kolejnych tych prowincjach naszych. Tam w Taszkencie, czy jak tam to się zwie. No i źle. Dobra, poczekaj, przesteruję trochę z tymi buntownikami, wiesz? No, tutaj mam za dużo armii już do ogarniania. No, widzę. A tu jest taka prowincja. Dobra, zmasakrujcie ich w takim razie. Nie, oj, raczej nie chcę z tobą pokoju. Tak, to trzeba odbić przede wszystkim. Czekaj, tutaj zostawić 1000 i iść tutaj. Te głupie buntownice obiegają po całym kraju i robią... Co gdzieś kolejni wybuchli? W Australii znowu. Serio? Pisanci teraz. Australia jakaś taka niestabilna. Nie, teraz mi dwa bunty pod rząd wybuchły, wiesz? Mhm. Sam w sobie nie jest niestabilny, jest jaka jest. No. Wysyłam ci niepełny stack tam do Europy, w sensie do Japonii, ale zanim ci wyślę, to myślę, że możemy sobie skończyć, panie niedźwiedziu, wiesz? Mówisz? No dobra. No, mówię. Klasycznie, bo Ignacy, byliście wy, ze mną pan niedźwiedź? Na razie. A to była imperialistyczna Japonia. Kolejna część już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.